Witam, ja jestem Vlocz, a to jest coś, co nam się w końcu udało, czyli potężne przebicie. Szybciej się to uda pewnie niż to, ale okej. No, na chwilę obecną nacieramy. Jeszcze raz powtórzę, nacieramy. Udało się zdobyć gwałtownie, tak dosłownie to i to. Musiałem wyczekać dobry moment, bo 300 razy próbowałem, w końcu się udało. Straty na wojnie wyglądają tak, więc moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Jak spojrzycie tutaj, to zobaczycie, że Włochom się manpowerek kończy. Hiszpania jeszcze ma, ale ona mało walczy. A te chłopaki już... O! Ale Włosi, czyli główni nasi zainteresowani, tracą go błyskawicznie. Proszę, i tu ich wypychamy. Weź tu pomóż, ziomek. Wiem, że chcesz pomóc. Proszę. Ty tu, ty tu. Ty, ziomek, tu. Wy pomagacie. Wy tak samo tutaj. No, widzę już jakieś problemy. Podejdziesz tutaj w takim razie, ziomek. Jak nie Bóg Kubie, tak Kuba Bogu. A co by tu zrobić, żeby było dobrze? Dość mało dywizji w niektórych miejscach mamy, ale nic na to nie poradzę. Dobrze, dobrze. Daje się. Dało się. A co, muzyczka nie leci? O, komej teren bardzo mi pasuje. Lecisz tu. Ty lecisz tu. Lecisz tu. Ojej, poniosło. Lecisz tak, pomagasz. Żeby teraz był problem z tego powodu. O, udało się tu wlać. Tego jeszcze przepchnę. O, jak nas teraz by szmychnęli, to byłoby niemiło. To jest równina. To jest równina. Proszę Państwa, będzie kosiołek, jak dobrze pójdzie. Udało się, ja pierdziu. Pierdzielony kociołek. Po jednym pozostawiajcie. Doskonale. Na pewno nie ma portu, żeby mi nie odpłynęli nagle. Nie ma. Nie ma. Jest kociołek pełen. Lecisz tu. Teraz tak. Wy pojedziecie
Ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj. Dacie radę, wierzę. Lol. Damy radę. Halo, co tu się stało? Ataku? Avanti, czy jak to tam wykrzyczeli? Czy im się skończył manpower? Mają, ale mają takie straty w sprzęcie, że już nie nadążają, lol. A tu jeszcze mają. Sprzęcior mają. Nie mogę tam zaatakować, nie. Teraz mogę. Uda wam się, wierzę w was. Dobra, ty tutaj, ty tutaj. No ale. Nie wiem jak to się dzieje, ale się udaje. Tu jedziesz. Dobra. Nic tu na szczęście nie czyhało. Dobra, wszyscy obrona. I chyba dość, chyba już przesadziliśmy dalej. Easy. Nie, odcięli nam czołgi, halo. Misja wydobyć czołgi. Dobra, operacja dzikich pierdziel. Ej, idzie naprawdę ładnie. Trzeba skupić się strasznie, że tak się zaśmieję na tym, ale idzie ładnie. Dobra. Dają nasi radę. Dwa czołgi bym przerzucił tutaj, ale to tak raz. Od razu idzie lepiej. Milan nasz. Czołgi okopane w mieście, jak każdy wie, nie są najgorsze. Bardzo dobra rzecz. Oj, zagapiłem się bardzo. Tak, to był power. Milusio, jest kociołek, jest kolejny kociołek. Kociołek to jest bardzo dobra rzecz dla nas, będziemy jechać dalej. Atakujcie. Wy tutaj.
Dobrze, Konsayo chcą się wydostać, ale nie wiedzą, że już koniec. To już ostatnie ich podrygi przed śmiercią. A, udało się. Overraniki poszły doskonale. Proszę, 10 dywizji cały czas tutaj mamy. A jak ta jedna? Zobacz, nie przydałaby się teraz. Dobra, pilnować, żeby do Niemiec mi nie uciekli jacyś Włosi. Włochy zmarynetkujemy, będą czerwone, piękne, naprawdę. A jedziecie, jedziecie, jedziecie. Ładnie, naprawdę ładnie idzie. Dobra, żandarmów trzeba ulepszyć. Do tego ulepszymy czołgusie. Tylko u mnie mi się wydaje, że tak głośno to chodzi, czy nie, te dźwięki silników. Daje się znać, czy te silniki i w ogóle dźwięki walki nie są za głośne, bo mogę przyciszyć, to nie jest problem. Dobra, dopomóż, ty dopomóż, niech będzie atak z wielu kierunków. Tutaj. Jakie są teraz straty? Kurde, 4 miliony ich zabili. 4 miliony, wy to ogarniacie? Ja pierdziu, jaka to jest dysproporcja. Jak ta gra jest popsuta. Dość tutaj. Tamo. Ja chcę się dostać na tę równinę. Żeby na nie się dostać, trzeba ogarnąć. To jest... O Boże! San Marino. Dobrze wiem, że jest Watykan, co nie? Ale San Marino. Serio? Tu jest? Wydawało, że jakoś bardziej. Puta, dobra. Może rzeczywiście tu jest San Marino, ja nie pamiętam. Tak, dorzucimy was. Na końcu was. Dajemy radę. Oj, tam wiem, że problemy są. Ale jak low? Strasznie się zagapiam na to. Tego nie robimy nic. Nie, nic tutaj nie robimy. Dobra, zobaczmy, co tam dalej było. Jeszcze raz mass migration. Dobra. Wy tych ziomków trzymać. Nawet przyatakujcie ich gdzie się da. Szczerze powiedziawszy, aż tak się nie spodziewałem tego.
Nie brakuje mi tu jednej... Dobra, inaczej, wy wszyscy atak. Ej, brakuje mi jednej górskiej. Co tu się stało? Już wiem co, dobra. Zdarza się. Łapać! Tak, to był ostatni port. Doskonale. To jest kociołek. Jego trzeba zniszczyć teraz. Jak najszybciej, jak najmocniej. Okej. Wy macie tędy przy... Dobra, już się bałem, że oni mają prawo przemarszu. Ale ta Francja ładnie sobie radzi. Wszystko to kory. Ja pierdził. Fajne są to dodatkowe oznakowania. Dobra. Całkiem idzie. Pomożesz tutaj. Całą piechotą atakujemy i wygrywamy, i to Hiszpanów. Nawet nie wiem, czy warto jest cokolwiek innego robić jeszcze tutaj, jakieś busty odpalać czy coś, bo... Easy way, easy peasy. Zobaczcie, pod Rzym podchodzimy samą piechotą. Dobra. Jechać tu jak najszybciej, żeby portu nie zbudowali. O Boże. Turyn musi też paść. Jak w ogóle nam idzie? Włochy są głównym ziomkiem. Ja pierdolę, jeszcze Hiszpanię możemy zdobyć. Ej, to jest naprawdę śmieszny run dla mnie. Dość ciekawy, bardzo mi się podoba tak naprawdę. Okej. Proszę, biedne oddziały wchodzą do Rzymu. A ci już trzeci raz nas łamią, chyba czy czwarty. Tak roble. A nie, czekajcie, my jesteśmy tymi. Tak. Ciężkie czołgi tu usuwają wszystko, chyba i wszystkich obecnie. Odnoszę takie dość mocne wrażenie. O nie, jakiś ziomek nasz został ranny, smutne. Ktokolwiek był. Ładnie atakować. By do Szwajcarii mi nie uciekli gdzieś tam. Albo innej Szwecji. We Francji. No, z Francją w sumie graniczymy. Gdzie?
Nawet ładnie idzie, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, przesadziłem może tu trochę. Dobra. Już mogę? Cały czas zapominam o tym. Dobra, nie, odpalone to muszę mieć cały czas po prostu chyba. Ale się zamyka jak coś zaznaczy dywizję. Hop. O, lak. Myślałem, że może kapitulują, ale... Za dużo chcę. Za dużo chcę. Dobra, widzę, że wam się nie uda, to przestańcie. Ej, halo, to jest przecież linia... Ustawa Zygfryda, kurde, już nie pamiętam jak oni go tam nazwali, ale to jest ta linia antydesant... Nie... Proszę, straciliśmy pół miliona, a oni 4,5 miliona. Chciałem to zamknąć. Dobra, trudno się mówi. Nie da się i tak. O, możemy nowe rzeczy. Idziemy w to. Dobra. Bardzo ładnie ich spuszowaliśmy. Jaki kurde napis. To dziwnie wygląda, ale to jest jak jest. Po chwilę odpoczniemy. A, drogi nie istnieją, zapomniałem, i lotnictwo. To chciałem. Dobra, jakoś tam dajemy radę. Jak na nas to jest dobrze. Teraz tak, ja chcę mieć ciąg. To musi być. To musi być. To nie musi być. To też nie musi być, to mało interesuje mnie, to też. To też, to musi być i to musi być, dobra. A, dobra, już wyłączam wam te bombardowania morskie. Dziękuję, Bułgarzy. Tutaj, ziomek, możesz awansować. No, myślałem, że coś więcej, ale to się przyda, jakbyśmy kiedyś spadochroniarzy chcieli mieć. Czemu ty możesz mieć 12? Ej, co się stało, że on nagle może mieć 12?
O Boże! Serio mu to daje coś takiego? Dobra. 1 lutego akurat fuksownie się zatrzymało. Wczytamy sobie. Nie, po prostu ja nie będę bawić się w takie rzeczy minus 12. Ja rozumiem wiele, ale kurde, takie rzeczy zmienić, to się to ma sens przy spadochroniarzach. Bo spadochroniarze umieją być OP, ale no. Racja, minus 12. Ale widzę, że poprawili przynajmniej go. Ale już ogarnęło się? Ogarnęło, dobra. Tak, ciebie miałem poprawić, żebyś nie atakował portów. Poprawione. Tutaj miałem wrzucić to już wrzucone. Wrzuć to, żeby mnie niszczyli. Tego nie można zrobić jeszcze. Dajemy radę. Kurde, i tak się przedostają niedobrze. Cofnijmy się tutaj. Dobrze, że nie desantują się. Dobrze, że bot aż tak bardzo nie myśli. Ale co tu się... Złe rzeczy się tu dzieją. Tu pójdziesz. To pozamykajmy, żeby nie kusiło. Dobra, tam to może. Myślę, że się zawsze coś śmieszne. To ich wino. To ich problem, to ich zmartwienie. Ja się takimi rzeczami nie przejmuję, ja jestem ponad to. Ale myślę, że tutaj już na tej linii naszej Zygfryda chyba skończymy odcinek. Jeszcze można coś takiego spróbować. O, coś takiego, takiego i takiego. Wyłapcie tych. Proszę, przebiliśmy się. Nie wierzę w to trochę, ale udało się. No dobrze, więc z tym akcentem możemy zakończyć odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku, w tym będzie to już wszystko. Gdzie z pomocą marszałka Tita udało nam się przebić i o, jak cudnie po prostu. Zaraz będziemy, kurde, mam nadzieję, że na Palermo nawet. Ale że zaraz Włochy skapitulujemy i chcę już cały. Tak, mamma mia, udało się. Ciao.